książki, ale także różnego rodzaju materiały zapisane na innych książkach, płyty, e-booki, winyle, gry, materiały wizualne, gry planszowe, czyli wszystko to, co można nazwać ogólnie pojętą edukacją i ogólnie pojętym dostępem do kultury. Przede wszystkim galeria multimedialna. Ona jest w części Gdańsku Sopoteka. Zapraszamy tutaj. Tutaj można rzeczywiście posłuchać muzyki, pograć w gry, skorzystać z informacji, przyjść na bardzo ciekawe spotkania autorskie, zobaczyć prezentacje, zapisane prezentacje, obejrzeć świat 3D, coś wydrukować na drukarce 3D. A powiedzmy w ogóle, jakie wydarzenia macie w planach? Bo z tego co wiem, jest już cała lista. Jest. Mamy plan na cały szereg rozmaitych wernisaży, które zaprezentujemy. W styczniu zapraszamy wszystkich na cały tydzień otwarty. Będzie tydzień z Sopoteką. W ramach tego tygodnia już zapraszamy na spotkanie z Szewanem Balsem, który zajmie kolejny projekt organizowany przez Bibliotekę Sopotek.